Dzień dobry, Agata Kowalska, witam Państwa w programie Kowalski, Chojecki odpowiadają. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki. Witam. I Marian Kowalski, witam Dzień Was dobry. Serdecznie. Pochwal się prezentami na początek, jakie dostałeś. W trakcie programu dostałem jeszcze takie gadżety wyborcze z kampanii Donalda Trumpa. Super. Tak, znaczki, czapka. Także bardzo dziękuję, ale niestety nie spotkałem się z ofiarodawcą, ponieważ nagrywaliśmy program. Także bardzo bym prosił, żeby pan się odezwał do nas na, nie wiem, na mojego kontakt, maila. Czy, najlepiej na kontakt. Czy na kontakt, nie? Chciałem podziękować. I bardzo przepraszam, że nie możemy się spotkać w trakcie, gdy jesteśmy w studio. No nie ma jak. I tutaj nie chcę wyjść na niewdzięcznika. Dziękuję, chociaż nie wiem komu. Proszę o kontakt. Dziękujemy za prezenty. Make America Great Again. To takie widać, że już nowe. Tu jest też... Trump is my president, także widać, że już po wyborach. Takie gadżety. Później ewentualnie do kamery możemy zrobić zbliżenia. Możemy robić jakieś takie. Marian is my president. O, żeby nie zapeszyć. Dobra, to przejdziemy do pytań. Pani Monika, bardzo poważam wasze programy. Jestem pełna szacunku dla pana Mariana i uwielbiam dosadny język pana Chojeckiego. Ale panowie, nie róbmy sobie... Zamieniliśmy się rolami. No właśnie. Musimy coś zmienić. Mamy źle wpływamy na siebie. Nie róbmy sobie jaj, bo właśnie Trump podpisał ustawę, na mocy której Polska może stanąć w obliczu bankructwa. My sobie nie robimy jaj. Jesteśmy pierwszymi w Polsce działaczami społecznymi, którzy w 2006 roku w tej sprawie zrobili manifestację. Tak. Pokazywałem już dwukrotnie wycinki prasowe z tamtego czasu, także już przestrzegaliśmy, że może być jakiś bigos z tego. Oczywiście w Polsce to się zajmowali, tam stadiony, euro było. Orliki sobie zbudujmy, a nie tam. Orliki, sryki, piździki i się okazało, że znowu lufa w krzoki. My nie emocjonujemy się, bo zapoznałem się z tą akurat ustawą, wiem jaka jest jej treść, w przeciwieństwie do wielu tych, co wam tłumaczy, że ją znają, także ja bym prosił nie kłaść się na torach, tylko robić, co do nas należy. Nie dopuścić do eskalacji tego typu żądań i nasze oświadczenie dzisiejsze o tym właśnie mówi. Wielu kłamców pseudoprawicowych używa słów, których tam nie ma w tym dokumencie i to już widzę, że ci ludzie są jasno nastawieni, żeby ze strachu przed Żydami wpaść w nowe uzależnienie od Moskwy, bo nie pożałują Żydom tam, nie wiem, 300 miliardów dolarów, to za to całą Polskę oddadzą Rosji. To deal stulecia, że uważajcie na tych cwaniaczków. Ja mówię tak, a gdzie polska dyplomacja? A gdzie minister Czaputowicz, zajebisty minister, wychowanek profesora Geremka? A gdzie prezydent Duda, geniusz Tatr, nowy Czałszewsku, Kaczyński do szpitala uciekł? Gdzie ci ludzie? Co to jest? Mam się straszyć i emocjonować? Przestrzegaliśmy, że będzie bigos. To jeszcze nie... Wy się cieszcie, że to tak wygląda, jak wygląda. Bo ja na miejscu tamtych to bym wyskrobał o wiele groźniejszy z możliwością egzekucji. Tu nie ma żadnej egzekucji jeszcze. Na razie jest obserwowanie. I tu, jak podkreślamy, praktycznie tylko nasze środowisko, ruch 11 listopada, pokazało, jak rozwiązać tę sytuację. Jest ona już gorsza niż parę miesięcy temu, kiedy jeszcze oferta amerykańska była na stole, to już praktycznie prawie rok temu, bo już znowu lipiec się zbliża. Nie? Lipiec. My tam mówimy pół roku temu, nie, ale to w styczniu prawie rok. Tak mówię, prawie rok temu, kiedy cieszyliśmy się z tej oferty Stanów Zjednoczonych, kiedy mieliśmy być takim drugim Izraelem, tylko na północy, przy Bałtyku, drugim lotniskowcem Stanów Zjednoczonych. Roszczenia do Niemiec zgłaszać. Dokładnie. Teraz sytuacja jest gorsza, ale nie beznadziejna, bo teraz z kolei Żydzi są w potrzebie. Po pierwsze chcą, żeby uznać ich stolicę w Jerozolimie. Tu już kolejne państwa, tym razem z Ameryki Katolickiej, czyli Łacińskiej, uznają stolice, przenoszą swoje ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Zwykle są to państwa, gdzie już chrześcijanie biblijni stanowią znaczny odsetek. Niekiedy nawet dochodzi ten odsetek do 40 czy 50%. To te państwa tu popierają Stany Zjednoczone w swojej polityce. I do tego nałożyła się ta kolejna ofensywa terrorystów przeróżnych na Izrael, tych Hamasów, nie Hamasów. I Żydzi są w trudnej sytuacji.
sytuacji. Mówiliśmy wcześniej, że w Stambule zebrały się kraje arabskie tu razem z Moskwą i wzywają ONZ, żeby tam potępiać i jeszcze wojska wysyłać przeciwko Izraelowi, także tu wsparcie Polski znowu rośnie w cenie. I w oświadczeniu ruchu 11 listopada, widzicie Państwo, mówimy tak, podejmijmy, wzywamy rząd ten zdrady narodowej, wzywamy, no nie licząc, że on się tam ruszy, ale żeby był ślad w historii, kiedy będziecie Państwo myśleć o następnych wyborach, żebyście widzieli, kto jak się zachował w tej sprawie. Jasno wskazujemy, wzywamy rząd rozpocząć negocjacje w sprawie przeniesienia polskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy, ale od razu połączyć to z sprawą tej ustawy, o której pani mówi, i żeby to już było jasno ze strony Izraela zadekretowane, zrzeka się on i nie będzie wspierał, że Izrael się zrzeka i nie będzie wspierał tych żadnych tych roszczeń innych organizacji żydowskich. A wszelkie roszczenia razem z Polską kierujemy przeciwko Niemiec. Potem możemy jeszcze pogadać, jak już weźmiemy od Niemiec, żeby się tam do Rosji też odezwać, żeby im przykro nie było. Uśmiechnąć, że nie są dyskryminowani. No. Są dwie narracje. Histeryczna, czyli przez tą prorosyjską pseudoprawicę, histeryczna. Polski nie ma, to już rozbiór, rachu ciachu, panie Stachu. A, i druga, to Polacy nic nie wiemy, głuparzniemy. Jakieś dzieci, to PiS. Dzieci niepełnosprawne w Sejmie, tam Wałęsa poszedł, cała Polska się interesuje, a nie w ogóle niedługo mistrzostwa w piłce nożnej w Rosji. I po co się tam zajmować poważnymi sprawami? Dlatego widzą Państwo, w jakiej zakłamanej rzeczywistości to wszystko się porusza, a my mamy odwagę konsekwentnie od 12 lat tę sprawę asekurować. Nie w atmosferze skandalu i histerii, i niemocy, tylko my jak tutaj z narodem kupieckim handlować. Dobry interes zrobić. Na proste. No. Niemcy mają nadwyżki budżetowe, takie, śmakie i owakie, nie wiedzą, co z pieniędzmi robić. Tak. Rozdają jakimś emigrantom, azylantom, nie wiadomo komu. No to pomóżmy towarzyszom z Niemiec poradzić sobie z tym nadmiarem midasowym. Proszę o podanie w pigułce wypowiedzi Mariana i Pastora na temat ustawy 447, bo ludzie nadal nie rozumieją, dlaczego to nie Trump jest winny, tylko polski rząd. Mówimy o tym od dłuższego czasu i myślę, że dość sięgnąć do skrótów programów, a to, co przed chwilą powiedzieliśmy, także zaspokoi tego widza pytającego, tak? To kolejne pytanie. Jak oceniacie wypowiedź Michalkiewicza na temat Smoleńska, gdzie użył sformułowania onanizowanie się Smoleńskiem? Ja byłem bardzo zmartwiony tym, bo nie ukrywam, przecież ta pierwsza manifestacja, pamiętasz, w 2006 roku, jak zrobiliśmy, będąc jeszcze w Unii Polityki Realnej, chyba w obronie Stanisława Michalkiewicza, który taki tekst popełnił wówczas, już ta kwestia tych roszczeń była poruszana. I my jako działacze Unii Polityki Realnej, to straszyła nas prokuratura za tę pikietę, czyli przyglądała, nic nie... Nie znalazła. Bo podeszliśmy do tego merytorycznie, zagadnienia, a nie emocjami. Niestety okazuje się, że pan Stanisław Michalkiewicz cały czas się emocjonuje, zamiast Polakom proponować jasne rozwiązania polityczne, ale ja doskonale rozumiem, z publicystyki dobrze się żyje, a polityka to niewdzięczna rzecz. Trudna rada, ale to nie pierwszy wybryk. Stawanie w obronie przywilejów emerytalnych ubogich. Tak jest. Wspólny głos z redakcją nie Jerzego Urbana. Dokładnie to samo. Że to indywidualnie, jak ktoś winien, to tego, a tak nie wolno. Ubecka narracja, czyli przywileje dla ubeków. Druga rzecz, miesiączki smoleńskie. To już dawno było, w zeszłym roku chyba, nie? Miesiączki, no myślę, no tak palną. Nasi widzowie z Wysp Brytyjskich byli tym zbulwersowani, że jak tak można mówić o pamięci ofiar Smoleńska i o ludziach, którzy przecież tam naprawdę z głębi serca, mówię o tych uczestnikach, przecież myśmy przez wiele tych miesięcznic też brali udział, także osobiście byliśmy tym dotknięci, żeby tak nazywać upominanie się o prawdę o Smoleńsku, nie? To takie bardzo jakieś z poziomu takie. Urbana. Rzeczywiście komuchowatość wyszła z pana Michalkiewicza i praca w Ruskiej Agencji Informacyjnej Rajnowosti. W zielonym sztandarze. Dokładnie. Wyszła mu, że tak powiem, jest takie biblijne przysłowie, że z obfitości serca mówią usta. No to przemówiły, zobaczyliście serce pana Stanisława. Dlaczego nie poruszyliście tematu doktora Targalskiego? Ale że co?
Tak, rzeczywiście ja mówiłem, że się w poniedziałek do tego odniesiemy, ale no tyle tematów bieżących przyszło ważniejszych, że kopanie się z jakimiś jego wypowiedziami, no przełożymy sobie, poczekajcie jeszcze, może jutro nam się uda, bo to trzeba, wiecie, te cytaty wybrać, posłuchać w szerszym kontekście, a on teraz już takie odloty tam robi, zdaje się, no nie pamiętam dosłownie, cytuję z pamięci, że to państwo Izrael stoi na przeszkodzie rozwoju państw arabskich, no to tu już, wiecie, naprawdę nie ma z czym polemizować powoli. Ale no zobaczymy, także przyjrzymy się, może od razu i Sumlińskiego załatwimy, bo on też tam kłamie jak może na nas i uprawia takie ruskie demagogiczne chwyty. Ubeckie jest pytany o Mariana, nie? Czy Marian Kowalski, to pan Mucha z Chicago, szef klubu Idź Pod Prąd, go pyta, czy Marian jest wiarygodnym politykiem, a co mówi Sumliński? A, Chojecki na kościół rzuca! Ale ja się pytam o Kowalskiego. A, Chojecki na kościół wrzuca! Katolicy do broni! Nie dajcie się! O, takie kucypały ludziom wodę z mózgu robi, nie? Zresztą od dawna zwracano uwagę, że pan Sumliński nikomu nie patrzy w oczy. Tośmy zauważyli, bo jedliśmy przy jednym stole z nim i wtedy nic nie mówił, że mu pastor Chojecki nie odpowiada. Był tutaj u nas kilka razy. I... ja cały czas mówię to samo o kościele katolickim, o komuniście Franciszku, to obaj mówimy i tak dalej. I co? I wtedy pasowało? Co? Książki się sprzedawały. Pieniądze nie śmierdzą. Chyba taka tam moralność panuje u tych świętojańskich jezuitów. Jeszcze, jak mówię, wziął sobie takiego funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa z Lublina Budzińskiego niejakiego. Który ci nie ufa. Który mi nie ufa. Ja mówię, to damy wielki komplement. Za komuny ubowcy mi nie ufali, za Gieremkowszczyzny funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa mi nie ufali i niech dalej mi nie ufają. Mam ich w dupie. A Sumliński, z kim się zadaje, takim się staje. Masa ubowcy, piękne towarzystwo. Kolejny komentarz, pan Robert. W moim zakładzie pracy koleżanki i koledzy nie podpisali petycji do Trumpa, a obywatel Ukrainy, który pracuje ze mną, z miłą chęcią podpisał. Był pod wrażeniem tłumaczenia petycji na ukraiński. No i o tym mowa. Ci, co mówią, że tam z Ukrainą nigdy nic. My szukajcie tych, z którymi warto. Nie wszyscy latają na banderowskie marsze, nie wszyscy mówią przeciwko Polsce i trzeba wreszcie... móc realizować polskie interesy narodowe, które nie muszą iść w sprzeczności z interesem narodowym uczciwych Ukraińców. Tyle mam do powiedzenia. Róbcie tak dalej. Zwykli Polacy są najlepszymi ambasadorami polskiej sprawy. Czy w Stanach Zjednoczonych o obronie pomnika, czy w innych sprawach za oceanem, czy tutaj na miejscu pokazaliście, że znajdą się sprawiedliwi, którzy nie są nasączeni tym zabobonem, uprzedzeniami, którzy wreszcie potrafią wyjść z skorupy polskiej niemocy. Od Mateusza z Chicago mieliśmy dokładnie taki sam sygnał, że jego żona w polskim sklepie, gdzie też przecież przychodzą z całego tu obszaru Międzymorza ludzie o produkty podobne kupować, zbierała podpisy i rozdawała ulotki pod petycji tej do Trumpa na temat Smoleńska. I również Ukraińcy przede wszystkim, ale też przedstawiciele innych tych narodowości Międzymorza bardzo chętnie podpisywali, a Polacy z oporami. Nie każdy Polak. Tak. O ile Ukraińców można było łatwo przekonać i się cieszyli właśnie, że też jest po ukraińsku, tu wielki ukłon dla tych wszystkich z was, którzy ogromną pracę zrobiliście właśnie tak, chodząc, namawiając swoich znajomych, ale także też tę pracę translatorów, bo chyba na tyle języków to żaden polski dokument polityczny nie został tak szybko przetłumaczony i rozpropagowany, że dotarł do Gruzinów, i do Żydów. Kilkanaście języków. Tak, do Słowaków nawet. To w ostatni dzień chyba słowacka wersja się też pojawiła. Węgrów, no tam... Pani Hania Shen na chiński. Na chiński. I to w dwóch tych głównych językach. Tym tradycyjnym, tajwańskim i tym jakimś tam mandaryńskim, czy coś. Także naprawdę, no widać, że to środowisko Idź Pod Prąd, to jest już kopalnia talentów. To naprawdę są ludzie rozsiani po świecie, w różnych środowiskach, mający różne talenty i chcą z serca, bo przecież nikt nie płaci za to. To wy swoją pracę dajecie, oprócz tego, że dajecie nam pieniądze swoje na funkcjonowanie, to jeszcze dokładacie masę swojej pracy. Że to jest na Facebooku tam były komentarze, skąd mamy tyle pieniędzy, żeby zapłacić tłumaczom. No gdzież, jak kto zapłacić? To są ludzie dobrej woli, którzy chcą dla Polski to robić. Nam przypadło w udziale zogniskować te wszystkie polskie serca i talenty. I chwała Bogu za to.
Co panowie myślicie o tworzeniu instytutów antykomunistycznych przy klubach Idź Pod Prąd? Ja myślę, że cała inicjatywa Idź Pod Prąd to jest instytut antykomunistyczny, bo mamy to jako cel nawet partii politycznej. To jest właśnie partia antykomunistyczna. I myślę, że tu nie ma co jakichś komórek osobno tworzyć, bo by się okazało, że ci sami ludzie muszą robić to samo, tylko pod innym szyldem. To ćwiczyliśmy w UPR-ze. No. Że robimy swoje i nie musimy jakoś specjalnie tutaj ilości własnych szyldów. Już to blokowanie na YouTubie nas zmusza do wymyślania kolejnych nazw. Mamy pomysł. Też obiecałem, że dzisiaj odpalimy, ale mieliśmy pracowitą niedzielę, praktycznie gdzieś, nie wiem, późnym wieczorem dotarłem do domu i dzisiaj jeszcze nie odpaliliśmy tego nowego pomysłu. On już tu leży przygotowany. Może jutro tu skonsultuję z ekipą techniczną. Odpalimy pomysł, który utrudni blokowanie nas, a może nawet wręcz uniemożliwi. Zobaczymy, przynajmniej przy obecnych warunkach gry uniemożliwi, ale oni zmieniają warunki gry w trakcie meczu, także mogą zrobić coś nowego, tak jak przecież Facebook wprowadza już nowe jakieś ograniczenia. Nowy regulamin. Tak, że już tam za jakieś mowy, jakiekolwiek, już nie pamiętam jakie, bo to ten Facebook to wie, no, że jak interesuje. Się nazwie kogoś głupim... Tak, tak, to już w ogóle no, to zabiją dyskusję, wszyscy uciekną z Facebooka, bo jak to tak, także... Nie zrobił taki zapis, że nie wolno mówić o nikim nic. Jak prezydent Białego Stoku miał taki program wyborczy, że on zabroni wszystkiego, nie będzie niczego. Nie będzie niczego. I spokój. I święty spokój. Oj. Kolejne pytanie od pani Iwony. Z kim widzicie koalicję, jak ruch 11 listopada dostanie się do rządu? O, najpierw dostajemy się do Sejmu przede wszystkim, bo to nie jest tak hop-siup. Ja uważam, że scena polityczna będzie tutaj fermentować. Coś z tego się urodzi. Zobaczymy, nie pojawiają się nowe szyldy polityczne. W zasadzie wszystko się odbywa odgrzewa. W takim... Stare kotlety są odgrzewane. Tak, to takie są transfery polityczne. I o ile Platforma Obywatelska pewnie przetrwa i tam już wiadomo, że konkurencji nie będzie miała, no bo w samorządach jest zakorzeniona i w wojewódzkich sejmikach. I to są ludzie, którzy powiedzmy, no nikt im życiorysu nie napisze od nowa. To się zachowa, ale to nas nie interesuje. Natomiast tutaj co będzie się działo na prawicy? Ja myślę, że może dojść do sytuacji takiej, że... tak zwana Zjednoczona Prawica może przestać być Zjednoczoną Prawicą, bo tam wojna między Pałacem Prezydenckim a częścią parlamentarzystów. No, długo się nie da chować. Jednego Macierewicza wyrzucili z sań wilkom na pożarcie. Myślą, że to koniec. No nie, wilki zjedzą, lecą dalej. Posilone. To nie będzie... I rozochocone. No, tak. Wojna między Gowinem, a czy tam powiedzmy nieporozumienia między Gowinem, a Ziobrą, a prezydentem. Radio Maryja już przecież robi jakieś manifestacje, tak, PiS tak, mówi, tak. Że już nie wolno w tym brać udziału, tam coś Jurgiel, tu się coś cały czas się gotuje pod skórą. Tu. Także tu może dojść do jakiegoś... Krzyszko, zdaje się, też coś tam się buntuje. Jakiegoś zamieszania, tak. No, na tej prawicy antysystemowej to ja tu nie widzę. Niektórzy po prostu pokazują teraz prawdę o sobie. To mówię, po co takie historie z jakimiś wolnościowymi projektami? Wystarczyło nie likwidować PZPR-u. Było jak na tacy. Jeszcze tego pieniądze mieli, bo to już byli dorobieni komuniści. I przecież Wilczek, ich guru, sam wprowadził wolny rynek. To Janusz Korwin-Mikke powinien to całe towarzystwo do PZPR-u zapisać. Nie rozwiązywać tej partii. Miałby zjednoczoną. Mógłby nawet nazwać, że to prawica. Tylko co? Tam ta robotnicza to nie bardzo pasowała, bo tam robić im się nie chce. Wolą kombinować cwaniaki tylko, coraz powołując nową partię polityczną i a stare dzbuki cały czas tam występują. Ale kadrowo to samo. Przecież nikt nie wierzy w to, że jakby pani Grodzka nagle nazwała się Angelina Jolie, to będą do niej listy miłosne, że od razu workami szły codziennie. To tak się nie uda. Mówić tylko, że jest taka, a oczy widzą co swoje. Ja myślę, że jednak część tych kukizowców może jakieś tam robić ruchy wojsk, bo nie wiedzą, że jak przyjdzie do nowych tych konklawy i egzaminów, to wielu z nich nie zna egzaminu. Tam połowę już wypieprzyli albo sami uciekli. Na przykład kolega Andruszkiewicz widzę, jakieś tam spotkanie organizuje, także... Chyba jakąś krucjatę będzie robił. Ma plany. Międzynarodową. Także człowiek młody, ambitny, to ma plany. Tam wielu i jest ambitnych, a nie młodych. Też będą mieli plany. Drugim Orbanem, czy coś takiego.
Dobrze, że nie papieżem. To... Czyli ma jeszcze pewne oznaki zdrowego rozsądku, ale już nie, tak czy inaczej, ostatnie. Tak czy inaczej Polacy potrzebują reprezentacji politycznej, która po pierwsze śmiałe rzeczy obieca, ale takie śmiałe, co inni robią. To znowu nie takie śmiałe, tylko normalne, jak Orban naprawdę, czy jak Trump. A co drugie, wystarczy dotrzymać swojego programu politycznego i trzymać się razem, a nie pod wpływem dobrych wujków z grubym portfelem od razu kolegów autować, nowych koptować i robić piłkarski poker, tak jak w tym filmie z Gajosem. Jak to już zamieniają polityczne życie w układanki prezesów klubów piłkarskich za komuny, to tak kończą i te narodówki nie będą miały nigdy szans ze względu na to, że oprócz wielkich słów i gęb napchanych sloganami, to tam w zupełności nie ma przywiązania do, no, nawet do swoich zwolenników. Paweł, a ty z kim widzisz koalicję? No właśnie, kontynuując ten wątek koalicji, my, Jasnośmy się tak pokazywali jako partia antysystemowa, nie? Czyli owszem, mogą się zdarzyć porządni ludzie w tych partiach systemowych, tego wykluczyć nie można, ale trudno znaleźć. Nie wykluczamy, ale nie widzimy, nie? Się dobrze zakonspirowali ci uczciwi ludzie. I my jasno mówiliśmy, że odwołujemy się do tych ludzi, którzy są zniechęceni do polityki w wydaniu Platformy, PiSu, tego całego pseudonarodowego środowiska, czy pseudowolnościowego, jak Korwin, że się zawiedli i wrócili do domów i zajęli się swoimi sprawami. Nie wierzą, że w Polsce da się coś zrobić. Podobne nastroje też wśród Polonii, zarówno brytyjskiej, tej największej, i amerykańskiej, też panują. To środowisko jest rozbite, pełne jakiegoś takiego marazmu i różnej krecie i roboty, o tym wielokrotnie mówimy. I my chcemy tych uczciwych ludzi, którzy zawiedli się na politykach, zawiedli się na polityce, stracili nadzieję na wolną Polskę, silną, że dla tych ludzi najpierw damy płaszczyznę, kluby Idź Pod Prąd to była płaszczyzna spotkania, że zobaczcie, że nie jesteście sami, a dodatkowo my tu naparzamy codziennie z Lublina takim tokiem myślenia. Nie jesteście sami. Potem spotkajcie się regionalnie, nie? W swoim miasteczku, mieście i tak dalej. Nie? A potem, jak już PiS wyłożył wszystko na stół, że żadnej reformy nie będzie, że Duda zrobił zdradę, a Kaczyński go poparł, wyrzucając Macierewicza osobiście własnymi ręcami. Pamiętajcie, pisowcy, Macierewicza Kaczyński osobiście wyrzucił z rządu i tego będziemy się trzymać, to będziemy przypominać, tego mu nie zapomnimy, chyba że zrobi go premierem. To wtedy możemy gadać. Także to jest oferta dla ludzi, którzy się zniechęcili do polityki. Ruch 11 listopada, nowa jakość antysystemowa i oparta o nowy fundament biblijny, a nie kościółkowy, jak to do tej pory było. Jeszcze wracając do pytania o te instytuty antykomunistyczne, myślę, że no, w każdym klubie organizowanie tych instytutów to rzeczywiście na razie jest za mało kadr, żeby to zrobić, ale jak słyszycie, ciągle mówimy o takim uniwersytecie, który będzie też kuźnią nowych kadr na poziomie właśnie studiów wyższych. Wtedy ten instytut antykomunistyczny to jest świetny pomysł, także jeśli macie jakieś tu dalsze pomysły, chcielibyście swój akces zgłaszać do prac nad takim instytutem, to bardzo zapraszam do kontaktu z nami. Pani Hanna pyta, kto wstrzymuje w Polsce rozwój gazyfikacji węgla polskiego? Rząd. To akurat proste. Rząd rządzi, czyli jak coś jest wstrzymywane, no to rząd za to bierze pełną odpowiedzialność. Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Proste. Heinrich Kuczera. Pytania nie mam, tylko prośbę. Mniej przeklinać. Ale ja zapewniam, że i tak mniej przeklinam. Tak jest. Ja nic nie powiem. Dzisiaj w Kielcach był widziany tir z naczepą Idź Pod Prąd przy ulicy Łódzkiej, pisze możemy, pan Arek. Możemy przypomnieć sobie ten miły widok? Mamy gdzieś jakieś zdjęcie? Cieszymy się i dziękujemy tym wszystkim, bo to jest oddolna inicjatywa naszych klubów za ten prezent. Oby on jak najwięcej dobrego
zrobił, pokazując Polakom, że jest alternatywa, że nie trzeba się załamywać i poddawać. Jest szansa. Zdjęcia chyba nie mamy. Nie mamy zdjęcia naszego tira? Gdzieś umknęło. Nie stresujcie reżyserkę, bo oni tam po tych klawiszach jak Chopin na koncercie w stresie. Ale wiesz, muszą się ćwiczyć w ciągłej gotowości, nie? Program jest na żywo i bez kolegium problem. Redakcyjnego w ogóle. No i jeszcze na koniec informacja, że dzisiaj o godzinie 20:35 w telewizyjnej Jedynce w ramach Teatru Telewizji obejrzymy wstrząsający spektakl w reżyserii Ryszarda Bugajskiego pod tytułem Śmierć rotmistrza Pileckiego. Tak, oglądałem kilkakrotnie i zapewniam, że warto obejrzeć. Czyli dzisiaj w Jedynce. Ale w tej tematyce poruszając się, pamiętajmy, że już na kinach, na ekranach polskich kin jest film Ostatni Świadek, Katyń, Ostatni Świadek. Naprawdę wielu z was mówi, że albo tak jak w Warszawie seanse są odwoływane 5 minut przed seansem. Tak się zdarzyło, jeden z naszych widzów w ciągu po piątku właśnie musiał tam gdzieś przejeżdżać daleko, żeby do drugiego kina zdążyć, ale w końcu film obejrzał. Niestety było tylko, nie wiem, 11 czy niewiele osób, także ten film ciągle jest niedowartościowany w polskich mediach. Media rządowe tu niewiele robią, żeby naprawdę każdy patriota ten film zobaczył, ale liczymy też, że Polonia zrobi swoje od 29, zdaje się, maja, czyli już za tydzień ten film będzie dostępny w wersji angielskiej w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję wam bardzo za odpowiedzi. Marian Kowalski. Dziękuję, do zobaczenia. I pastor Paweł Chojecki. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję państwu za uwagę. Jest i tir. Jednak ćwiczenia robią, wiesz, tak jak na siłowni. Dopingowaliście. Grupa techniczna pakuje i zapakowała całego tira. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia. Chłopięca twarz i oczy szare, nigdy się nie pchał na bohatera. Wśród czarnych owiec biały baranek, deszczu pocisków skąpany płomieniach. Nasza walka niedokończona, chwała wyklętym bohaterom. Osoka płynie biało-czerwona, śmierć zdrajcom i dezerterom.
wysoka płynie, biało-czerwona, śmierć zdrajcom i dezerterom. Nasza walka niedokończona, chwała wyklętym bohaterom. Wysoka płynie, biało-czerwona, śmierć zdrajcom i dezerterom.